oraz 7 w Teatrze Zdrojowym imienia Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy Zdroju zorganizowano Festiwal Osób Niepełnosprawnych, czyli spotkania radością malowane. Organizatorami festiwalu byli Teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji, Stowarzyszenie Szkół Edukator, Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku we współpracy z Kudowskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych. Wraz z panią Marleną Runiewicz-Wadź jesteśmy po prostu organizatorami i możemy się spotkać tutaj z innymi instytucjami, osobami niepełnosprawnymi, które pokazują swoje talenty artystyczne. Patronat honorowy nad festiwalem objęła Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko, a mecenat sprawowali burmistrz Polanicy Zdroju i starosta powiatu kłodzkiego. Uważam, że oprócz tego, że oczywiście biorą udział tutaj nasze szkoły specjalne, to DPS-y, to też są szkoły, które są prywatne, zakonne, ale uważam, że wsparcie osób niepełnosprawnych także w ich rozwoju artystycznym jest bardzo potrzebne dla nas wszystkich. Myślę, że ten festiwal będzie trwał i trwał, bo jest naprawdę piękny, a my będziemy go cały czas wspierać. W naszym festiwalu bierze udział w tym roku aż 18 grup z całego województwa dolnośląskiego. Festiwal nam się rozrasta. Bardzo dużo chętnych jest do wzięcia udziału przez to, że promujemy niepełnosprawność w sensie takim pozytywnym. Pokazujemy światu, że to nie jest nic złego. Konwencja festiwalu była złożona, część grup osób niepełnosprawnych prezentowała swoje kilkudziesięciominutowe występy teatralne, a inne grupy występy wokalne. Jechałam tutaj z synem Damianem Zawadzkim. Syn zaśpiewał piękną piosenkę Marka Grechuty. Może Damian powie, co zaśpiewał? Tytuł piosenki? Z nich jeszcze nie znamy. Damian z reguły nie rozmawia z ludźmi, ale za to wyraża się poprzez śpiewanie. Odpowiedzi szukają, czasu jest tak wiele. Was to są te chwili, których pieśni nie stawię. Was to jest piękna chwila, która dobrze czytamy. To były dwa występy młodzieży szkolnej, czyli starszej, i teraz maluchy. Właśnie w tym momencie akurat tańczą nasze maluchy pod przewodnictwem naszych pań wychowawczyń szkolnych. Ucha, ucha, ucho locie, jak prawdziwy samolocie. Wszyscy uczestnicy za udział w festiwalu otrzymywali pamiątkowe dyplomy. Z każdego ośrodka i szkoły biorącej udział w festiwalu powołano jury, które wyłoniło zwycięzcę nagrody głównej Grand Prix festiwalu, którą została Paulina Kulpa z zawodowej szkoły pierwszego stopnia w Kłodzku. Nigdy nie wywyższałam, nie spodziewałam się zupełnie, że będzie taki przebieg wydarzeń. Jak się śpiewało, to śpiewało się dobrze, choć stres był na początku, a później już było w porządku. Zaśpiewałam piosenki wykonawczyni Urszuli pod tytułem Od dziś już wiem. Ciszę zaklęty świt i ten sam obcy czas pusty dni. Wszystkim uczestnikom gratulujemy występów i zapraszamy za rok na kolejną edycję.